Na takie wydarzenie kibice piłki nożnej czekali bardzo długo. Ostatni raz drużyna polskiej ekstraklasy odwiedziła Ełk ponad 20 lat temu. Przez kilka dni na Mazurach przebywała Legia Warszawa. Legioniści przyjechali tu, by spokojnie potrenować i odbudować się po słabych jak dotąd występach. Potrzebowaliśmy trochę spokoju i tutaj go znaleźliśmy. Dobre warunki do treningu, dobra płyta. To był bardzo intensywny dla nas czas dosyć mocnych treningów i czas takiego trochę podbudowywania drużyny po tym ostatnim niepowodzeniu. Legioniści odbyli kilka treningów na stadionie miejskim. Ćwiczyli głównie atak pozycyjny i stałe fragmenty gry. Przypatrywali się temu trenerzy ełckich drużyn piłkarskich. Przygotowanie fizyczne i wyszkolenie techniczne warszawiaków rzucały się w oczy, ale nie tylko to. Gra na 1-2 kontakty, bez przyjęcia piłki, także no to są elementy, nad którymi bardzo długo powinniśmy pracować, żeby równać do najlepszych. Centralnym punktem zgrupowania był mecz kontrolny Legii z Mazurem Ełk właśnie, ale Legia potrzebowała aż pół godziny, by strzelić pierwszą bramkę. Defensywę Mazura przełamał kapitan Legii i wicer Wrdoliak. Kilka minut później było 2-0 po strzale Bruno Mezengi. Do 30 minuty radziliśmy sobie w defensywie, bardzo mądrze zespół przesuwał. Jedyne zagrożenie, które Legia stwarzała w pierwszej połowie, to głównie stałe fragmenty gry. No i po jednym ze takich elementów straciliśmy bramkę w 32 minucie. Później przyspaliśmy przy pułapce offside'owej, no i zrobiło się 2-0, także w tym momencie mecz już był ustawiony. Kibice obserwujący to spotkanie w liczbie blisko 900 osób nie mieli wątpliwości, jaki będzie wynik i kto jest lepszy na boisku. Bardziej Legia. Według mnie lepiej gra. Wynik jest taki, wie pani, że nie spodziewałem się innego tak naprawdę, no. Ale bardzo dobrze, że tutaj jest utworzone takie widowiska sportowe, że można zobaczyć. I gol! Można zobaczyć takie właśnie widowiska sportowe, drużyny ekstraklasy. Młodzież ma okazję zdobyć jakiś cenny autograf. Bardzo różnią się poziomem te drużyny. Nasza drużyna, czyli Mazur Ełk, nie miał nawet żadnej poważnej sytuacji pod bramką, ani jednego strzału nie zrobił. A no, jak widać, po wyniku 5-0 jest, a pewnie będzie 6-7 jeszcze. Kamil pomylił się niewiele. Legia strzeliła w całym spotkaniu 6 bramek. Trener Skorża był zadowolony z gry jego zespołu, choć nie była to piłka wysokich lotów. Widać było te próby tych akcji, które gramy na treningu. Kilka razy nam to dzisiaj się udało, ale to nie był jakiś wielki mecz. Na pewno to nie był mecz, którym można byłoby od pierwszej do ostatniej minuty powiedzieć, że graliśmy dobrze. U niektórych towarzyski mecz wywołał pozasportowe emocje. Ja bardzo kocham Agatkę Bujnowską, to jest moje miłość mojego życia, jeżeli można. Proszę, to koniecznie. Tak jak Legia była ukochanym klubem Waldemara Makarewicza. Jemu właśnie dedykowano to spotkanie.